Hejo, hejo, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Tadam, na moim nowym pięknym tle, do którego po prostu się coraz bardziej przyzwyczajam, ale już je bardzo lubię od pierwszych chwil. Słuchajcie, mamy dzisiaj dzień tygodnia, czwartek. Czwartek, czyli dzień, w którym to jest pierwszy dzień mojej pracy, że tak powiem, jeżeli chodzi o tydzień. Ja pracuję właśnie od czwartku, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałki, wtorki, środy mam zazwyczaj wolne, chyba że idę za kogoś, także dzisiaj idę do pracy po właśnie takiej króciutkiej przerwie i powiem Wam, że już w końcu, bo już naprawdę już mi się aż chciało iść do tej pracy. Tak wygląda cały czas moje tło z desenio, które będzie jeszcze podreperowywane, ale dlaczego się też odzywam? Odzywam się dlatego, iż... Patrzcie, co przyszło! Przyszło moje, nie biurko, moja toaletka. Pokażę Wam mniej więcej, jak one będą wyglądać. Czekajcie, stanę też sobie na moim tle. Strasznie jasne są te pokoje. Zobaczcie, jakie to piękne będzie tło. Przepiękne. Jeszcze tu będzie łóżko, dojdzie, to naprawdę będzie super. Tak będzie wyglądała moja toaletka. O, no, także już widzicie. Tak. Będzie trzeba ją poskładać. Właśnie napisałam, słuchajcie, do Łukasza. Mam nadzieję, że znajdzie chwilę, słuchajcie, żeby mnie podratować i mi pomóc to złożyć. Poukładałam też ciuchy. Większość mam już w szafie. Tu raczej są rzeczy albo będą na wyprzedaż, albo po prostu zawiozę je do Charity, jeżeli nie będę się bawić w wyprzedaże. Wciąż jeszcze mam u góry wolną półkę. Tu się będę zastanawiała, czy będą lustra naklejane, czy jakiekolwiek, ale właśnie tu się zastanawiam nad lustrami. Ale jeszcze zobaczę. Będzie też na pewno jakiś napis, słuchajcie, tutaj na drzwiach. W sensie, że wiecie, że sypialnia, czy cokolwiek. Także, no, jest moja toaletka, słuchajcie. Jest godzina w tym momencie 15:15. Ja właśnie się będę zbierać do pracy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mój makijaż minimalny, nie wiem gdzie, jak stanąć, żeby było widać. Oczywiście włosy spięte być muszą. Patrzcie, jak pięknie wygląda ten rozświetlacz. Widzę go po prostu kątem oka. Także rozświetlacz mam, słuchajcie, oczywiście użyłam Fenty. A jeżeli chodzi o słuchajcie, twarz, no to mam na twarzy, słuchajcie, podkład z... Gdzie to stanąć, żebyście dobrze widzieli? Nie wiem. Tu chyba tak najlepiej było, tylko tu było lepiej, bo wiecie, tu było, o, takie było światło. No, w każdym razie teraz jest lekko zasłonięte, ale właśnie mam na twarzy, słuchajcie, podkład ten od Guerlain, L'Essentiel. Jeżeli chodzi o pomadkę, to jest to oczywiście Yves Saint Laurent. Zapomniałam, jak ona się nazywała, ale to taka różowa z tym płaskim takim aplikatorkiem, na pewno wiecie. Ja się właśnie zbieram do pracy, mam na godzinę czwartą, ale muszę być za 10, po czym o 20, no okularki, dobrze, że sobie wspomniałam. Także idę się zbierać. Nie wiem, czy uda mi się właśnie no, jakoś tak nakłonić, kurczę, w sensie, czy Łukasz znajdzie chwilę, czy akurat nie pracuje w taki sposób, ale bardzo by mi zależało, żeby to biurko, w sensie ta toaletka jak najszybciej została złożona, więc na pewno będę dopytywać się każdego, kto mógłby mi pomóc złożyć, słuchajcie, tą toaletkę. No i będzie już super. Jeżeli ona by mogła stanąć dzisiaj lub jutro, byłoby po prostu fantastycznie. Także będę starała się kogoś poszukać, słuchajcie, do złożenia. Rozświetlenie, tak jak mówię, Fenty. Jeżeli chodzi o oczęta, no to cały czas Max Factor, cały czas go testuję, cały czas go używam po to, żeby sprawdzić ten efekt po 4 tygodniach, żeby móc Wam po prostu to zaktualizować. No i co? No i zbieram się do pracy. Wam życzę oczywiście przemiłego dzionka. Jutro są urodziny, słuchajcie, mojej bratowej, także nagrywając jutro dopiero będę składać jej życzenia na vlogu. No, a wypiszcie, co tam u Was, jak tam u Was, a ja nie wiem, z czym będzie połączony ten vlog, ale bardzo bym chciała, żeby ten vlog mógł być połączony z tym, jak już toaletka po prostu będzie moja gotowa. Bardzo bym chciała. Także chcieć podobno to móc, także teraz tylko znaleźć kogoś, kto by mi w tym pomógł. No, także odzywam się do Was niebawem. Trzymajcie się, do usłyszonka, miłego popołudnia. Buziaki, bajo! No, ja właśnie, słuchajcie, będę wychodzić do pracy. Jeszcze synka mojego nie ma, także pewnie się z nim też minę. Tak jak mówiłam, na ustach mam Yves Saint Laurent. Nie biorę jej do pracy, dlatego że dzisiaj pracuję do 20, więc i tak nie będę poprawiać ust. Czekajcie, tylko zdmuchnę kominek. Puchnięty kominek, tak patrzę, że wszystko dopilnowałam, zostawiłam im jeszcze jakiś pieniążek, jakby chcieli sobie coś dokupić. A moja stylizacja jest taka do pracy, jak do pracy, Dan, bo pokażę tu w odbiciu. O, bardzo proszę.
Mam na sobie kurtałkę z Shein, strasznie ją polubiłam. Czekajcie, zostawię tutaj chusteczki, gdyż okazało się, że zabrakło starej tasiemki, słuchajcie, u mnie w domu. Okidoki, jak zwykle standardowo mam właśnie jakieś wiadomości, także ja spadowuję, patrzę, czy wszystko dopilnowane. Spadam i odzywam się do Was niebawem, może jeszcze dzisiaj po 20. Hejo, hejo, dobry wieczór, słuchajcie. Co robi Aga Vlogs? Chciałam powiedzieć Aga Cosmetic Candy. Co robi Aga Vlogs? Aga Vlogs gotuje. Gotuje się, słuchajcie, jest godzina... O, zapomniałam, że zegarka nie ma. Jest godzina, słuchajcie, nie wiem, ale chyba z 9. No, jest godzina 9, ja skończyłam pracę, wróciłam. No i gotuję. Ochotę straszną na spaghetti. Miałam ochotę straszną na spaghetti, więc mamy spaghetti. A tu jeszcze, żeby było nam mało, to jeszcze mamy moją ulubioną pizzę ristorante. Także taka situation u nas. Mam nadzieję, że tu nic nie spadnie. No, także spaghetti już gotowe, makaron już mogę odcedzać, już jest i tak wyłączony. No i co? I dzisiaj chcę, słuchajcie, bardzo chcę spróbować sił i chcę z Oliwką, słuchajcie, spróbować zmierzyć się z tym wyzwaniem. Słuchajcie, jestem za wysoka. Chcę się zmierzyć z tym wyzwaniem i chciałabym spróbować, słuchajcie, złożyć toaletkę. Nie wiem, co z tego wyniknie, nie wiem, czy damy radę, czy nie damy rady, ale chciałabym bardzo spróbować. No, przynajmniej spróbuję, wiecie. Jak nie spróbuję, to się w ogóle nie dowiem, a nóż widelec, może jakoś we dwie, by udało nam się coś zdziałać. Także jeżeli by nam się udało to zrobić tak w miarę nie późno, przynajmniej w przeciągu 1,5 godziny, to bym Wam jeszcze pokazała efekt. Ale nie obiecuję i nie obiecuję też, że w ogóle jeszcze dzisiaj to zrobię, dlatego że nie wiem, czy nam się uda. My teraz właśnie będziemy zasiadać, właśnie wszystko już odcedzam, makaron, sos gotowy. Słuchajcie, bo wyłączyłam piekarnię, wyłączyłam palnik, ale jeszcze sobie zostało. Patrzę na pizzę, pizza jeszcze troszkę chyba. I co? I bierzemy się, słuchajcie, za jedzonko. Ja mam na sobie bluzkę, co prawda ona jest chyba S-ką, słuchajcie, ale to jest jakaś taka... To jest jakiś dziwny rozmiar, bo to jest niby rozmiar S, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest taki, tak, S, ale to jest taki duży S. Jeżeli to jest S, to ja nie wiem, jak ja powinnam mieć, bo to jest na mnie taka naprawdę przyduża. Ale po domu naprawdę super ekstra, a poza tym fajny przekaz. Miłego dnia chyba, tak? Tak, miłego dnia. No, także co? A nie powiedziałam, bo stylizacja.tv, oczywiście. No, no i co? I bierzemy się za jedzenie. Także jeżeli jesteście w trakcie posiłku przypadkiem, to życzę Wam oczywiście smacznego i słyszę się z Wami niebawem. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, ja się witam z Wami 27, muszę to powiedzieć, dlatego że dziś, 27 września, są urodziny mojej bratowej. Także Wiolu, wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i oby jednym z tych marzeń było jeszcze to, żebyśmy się mogły zobaczyć w miarę jak najszybciej. No, także to tyle, także kochana buziaki Ci przysyłam, a ja co dzisiaj? A ja to dzisiaj? No jeszcze dzisiaj mi doszło, słuchajcie, krzesełko. Faktycznie ja myślałam, że to nie będzie tak dokładnie w zestawie, się zastanawiałyśmy z Karolczą właśnie ostatnio, czy ten dressing stool też przyjdzie i tak dzisiaj doszło, czyli właśnie mam teraz dwie przesyłki. Ja postaram się w ogóle, słuchajcie, jakoś no coś tu spróbować. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że się obawiam. No, obawiam się, to nie są rzeczy dla mnie, ja się w tym nie czuję, ja po prostu się tego boję, mnie to przeraża i po prostu, ja wiem, że są dziewczyny takie, które po prostu no, piszą mi na przykład, że Aga, ja wszystko sama skręcam. Naprawdę szapoba, ale ja po prostu, ja nie lubię takich rzeczy robić, więc ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli się czegoś nie lubi, to no to się po prostu do tego jakby nie przekona i ciężej się to będzie robić. I to jest prawda. Ja oczywiście, że mogę spróbować, ale ja wiem, że ja się do tego nie nadaję. I to nie jest tak, że ja się przekreślam i tak dalej i zniechęcam, tylko po prostu nie cierpię takich rzeczy robić. Więc wiem, że będzie mi to szło bardzo opornie i nawet nie wiem, czy moja cierpliwość po prostu by się tutaj też spisała na medal. No tu jest, słuchajcie, tyle tych stron, że mnie na samą myśl to po prostu przeraża. No co, no ale spróbuję, coś zacznę robić.
najpierw sobie wyłożę te wszystkie części, posprawdzam, czy w ogóle wszystko się zgadza jakby tutaj w tych ilościach tych cząsteczek, o, tych na dole, tych ABCD, FGH, idiotka. No i co? No i druga rzecz, najważniejsza, sprawdzę, czy jest lustro całe. To jest taka jakby dla mnie podstawa, także ja przesunę za chwilę sobie to z boku, postaram się Wam pokazywać też co chwilę na vlogu jakiś tam mini postęp. No i co? I próbuję. No, nie powiem, że jestem z tego tytułu szczęśliwa. Szczęśliwa będę, jak się to złoży. Jak już to stanie, słuchajcie, tu w rogu, to będę przeszczęśliwa. A jeszcze jak będę z Wami mogła układać rzeczy na nowo, to już w ogóle będę przeszczęśliwa. Także coś nawet czuję, że wtedy może się okazać, że czegoś jeszcze nagle będę potrzebować. Pomimo, iż wszystko mam, bo wiem, że mam. Ale pewnie coś z nowości jeszcze by wylądowało. Dawno nie byłam na takim luźnym shoppingu, że wiecie, że zamiast kurde mebla mogę iść sobie pozwolić na jakiś fajny kosmetyk. Fajny, mówię tu oczywiście o niedrugeryjnym do końca. No, a są takie perełki, które bym chciała. No dobra, no to nie przedłużam. Życzę Wam przemiłego dzionka. Chcę Was tutaj informować na bieżąco, co udało mi się złożyć. Może chociaż jedną szufladkę złożę. Zobaczymy. Także trzymajcie za mnie kciuki. Wsadzam telefon do ładowania i odezwę się, jeżeli uda mi się złożyć jakąś chociaż jedną cząstkę. Pajo! Yuppie! Yes! Słuchajcie, jest progres! Tak. Wyglądam tak. Tak wygląda moja toaletka. No, powiem Wam, że robi to wrażenie. Mniej więcej wiem już, gdzie co poukładam. Nie, no dlaczego? Powiedzcie mi dlaczego, kto wymyślił... Tu jest moje lusterko. Znaczy, mają szczęście, że jest całe. Żeby nie było. No, także tego. No. Co? Sprawdźmy, policzmy, czy są wszystkie części. Nie, to jest straszne, słuchajcie. Jak możecie to lubić? Dziewczyny, ja się pytam, jak Wy takie coś możecie lubić? Ja rozumiem, że wkładanie jest przyjemne, ale... Tak. No, jakby Wam to powiedzieć, może nie w tej formie. No, zdecydowanie wolę wszystkie inne formy. No może nie wszystkie. Niektóre. Z wszystkich. Dobra. Postaram się chociaż zrobić numer... Co my tu mamy? Chociaż jedynkę! Bo dwójka to już widzę, to już trzeba... To już gruba jest sprawa. Słuchajcie, trójka i czwórka to już w ogóle. Ale dobra, próbujemy. Dobry wieczór! Cześć! Daisy! Cześć, Daisy! O, rażę, sorry. No, na razie też. Razie wszystkich. Uwaga. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Jestem w pijamie, gdyż wróciłam z... Wow! Gdyż wróciłam z roboty. Słuchajcie, jest biurko. Jest mała toaletka. Faktycznie jest mała. Taka, to jest chyba taka do 10 po wkoju. Patrzę, czy ze światłem będzie. Nie, ze światłem będzie chyba za żółto, czy nie. Tak chyba lepiej, co? Tak trochę lepiej. No i jest toaletka, słuchajcie. Nie, ja ją złożyłam. Złożył ją dla mnie mojej koleżanki mąż. Mam nadzieję, że nie będzie za mała, słuchajcie, bo jest faktycznie taka jakaś mini toaletka. Ale spoko. Wygląda tak. Ma duże lustro. Ja sobie i tak do lustra tutaj doczepię te lampki. No ale to jak będę siedziała, to już będzie spoko. Tu ma jedną szufladę, taką. Fajnie, że jest też na kluczyk. Fajna opcja. Potem są trzy szufladki tu, jedna, druga, ale śmieszna jest, naprawdę to jest jakaś mini wersja chyba, słuchajcie, to jest chyba do dziecięcego pokoju, ale spoko, mi naprawdę, na razie mi wystarczy. Wydawało się, że będzie większa, chociaż w sumie sprawdzałam wymiary. W każdym razie wygląda tak i będzie ona stała chyba prawdopodobnie tu. To jest takie miejsce, myślę, że chyba najbardziej pasujące. Do niej jeszcze jest stoliczek, który za chwilę spróbuję ja złożyć z Oliwią. Bo zapomniałam sobie Tomka poprosić i powiedzieć, tutaj stoi w pudełku. Także taką będę mieć toaletkę. Za chwilę wytrę lustro, za chwilkę ją ustawię tutaj pod ścianę i Wam jeszcze raz pokażę, gdzie będzie stała, jak będzie to wyglądało. Tu będzie łóżko, więc na pewno tam prawdopodobnie będzie lampka i prawdopodobnie jakiś taki stoliczek nocny. Od prawej strony łóżka i być może od lewej też, może właśnie po dwóch bokach. Jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, dopiero będę kminić, jak będę zamawiać łóżko. Także taka jest aktualizacja z moją toaletką.
No mnie się i tak podoba, tak czy siak, tylko muszę siąść sobie i zobaczyć, bo wygląda na taką mini wersję. No, ale zobaczymy. Także, tada, jest Jona. Ale malutka, śmieszna taka, no. No ale to ma być tylko, wiecie, ja już nie będę nic nagrywać takiego malującego się, tylko właśnie do przechowania tak naprawdę kosmetyków ją potrzebuję i tak naprawdę to tyle. No dobra, to co? Koty biegają, szaleją, ja za chwilę muszę się czegoś napić ciepłego i złożę jeszcze tylko krzesełko i Wam pokażę. Sama.